Konceptualny cykl Romana Opałki to prawdziwe opus magnum. Rozpisany na całe dekady projekt tworzenia absolutnie zdumiewającej instalacji. Najważniejszą częścią projektu są obrazy nazywane liczonymi lub detalami, czyli prawie dwumetrowe monochromatyczne płótna pokryte rzędami kolejnych liczb od zera do nieskończoności. Piękne świadectwo jego twórczości i postawy stworzył fotografik Czesław Czapliński, który wykonał jedyną serię fotografii opałki w jego posiadłości na południu Francji. Przez lata byłem zafascynowany opałką, nigdy nie miałem szans go poznać. Jak zwykle przypadek decyduje o wszystkim. Przyjeżdżam do Warszawy, dowiaduję się, że w Zachęcie, gdzie miałem dwie indywidualne wystawy, jest wystawa opałki. Wchodzę do środka, widzę dwie kamery stoją i od jednej kamery odrywa się facet. Podchodzą do mnie i mówią, proszę pana, mamy wielki problem. Osoba, która miała rozmawiać z opałką, nie przyszła. Czy pan by z nim zrobił rozmowę? Ja mówię, to jest fantastyczne. No i przedstawiają mnie opałce, jakieś pierwsze pytanie ogólne mu zadaję, a potem podchodzimy do obrazu i zadaję mu drugie pytanie. Czym jest dla pana seks? On tak popatrzył na mnie, mówi, proszę pana, pan nie jest stąd, ale to jest fantastyczne, o tym z chęcią powiem. Tak się zaczęła nasza przyjaźń. To wszystko, co się stało, że on zaczął malować te obrazy liczone, wtedy w tych latach 70. spotkania się odbywały w kawiarni w Bristolu. No i on też się umówił swoją dziewczyną, właściwie no, narzeczoną i mówi, i ona się spóźniła. I ja w czasie tego spóźnienia wymyśliłem cały projekt. Ja mówię, a ja spóźniła się ile? No ponad 3 godziny. To jest dokładnie ten stolik na samym końcu, jak się wchodzi do kawiarni. Poszliśmy do tego stolika, on usiadł przy tym stoliku w Bristolu, niesamowita historia, i mówi, właśnie to było tu. I ona po tych 3 godzinach spóźnienia przychodzi, a ja się rzucam jej na szyję i dziękuję jej za to, że się spóźniła. Ona była zaszokowana, mówi, ty chyba sobie żartujesz. On mówi, nie, całkowicie mówię to poważnie, że to, że się spóźniłaś, to ja wymyśliłem projekt na całe swoje życie. W ciągu kilku kolejnych lat twórca stopniowo zrezygnował z innych form artystycznej działalności, aż w 1970 roku porzucił robienie w sztuce czegokolwiek poza detalami. Co więcej, obrazy liczone śmiało określić można mianem dzieł protokonceptualnych w skali światowej. Pierwsze w historii sztuki wystawy konceptualistów odbyły się dopiero 2 lata po rozpoczęciu cyklu Opałki. Ten fakt miał wielki wpływ na rozwój jego międzynarodowej kariery. Jeszcze za życia był jednym z najsłynniejszych artystów na świecie. Wszystkie 4 prace Romana Opałki będzie można obejrzeć na wystawie aukcji Sztuka Współczesna, klasyce awangardy po 1945 w warszawskiej siedzibie domu aukcyjnego Desa Unicum. Wystawa rozpocznie się 19 listopada i potrwa do 30 listopada, kiedy odbędzie się aukcja.